Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w Mechowej, w małej kaszubskiej wsi w gminie Puck. Ci z Państwa, którzy śledzą moje aktywności, wiedzą dobrze, że odwiedzam zarówno duże aglomeracje miejskie, jak i również małe miejscowości i w tym małe sołectwa. Za mną Wiejski Klub Kultury w Mechowej. W nim dzisiaj odbywa się Kaszubska Liga Baśki. Baśka to najstarsza gra karciana na Kaszubach. Więcej o niej opowie pan Henryk Radke, sędzia główny dzisiejszych zawodów. Pucka Liga Baśki funkcjonuje już od 14, teraz rozpoczynamy 14 sezon, czyli zaczęliśmy w 2006 roku pierwszym turniejem, który odbył się w Strzelnie. Co roku odbywa się 18 turniejów Puckiej Ligi Baśki. Głównym naszym miejscem spotkań jest tutaj właśnie, gdzie dzisiaj przebywamy, czyli Mechowo. No ale podpisaliśmy dzisiaj współpracę z panem dyrektorem Michałem Kowalskim, no i będziemy częściej gościć w Cetniewie. Zasady baśki, no jest to bardzo krótka gra, składa się z 16 kart. Gra czterech graczy oczywiście, każdy otrzymuje po 4 karty. Każdy turniej składa się z 5 rozdań. Najstarszym panem, który gra, 86 lat, o ile się nie mylę, mogę się o rok mylić. Począwszy od dzisiejszych zawodów, postanowiłem, aby objąć patronatem całą Ligę Kaszubskiej Baśki. Jestem zdania, aby wspierać wszelkie inicjatywy lokalne, a przede wszystkim takie, które integrują lokalną społeczność. Dziękuję Państwu za uwagę, cieszę się, że śledzicie moje aktywności. Do zobaczenia.